Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie zapraszam do obejrzenia ostatniego już odcinka wielkopostnych ćwiczeń duchowych w Jezuickim Centrum Edukacji. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, najważniejszy czas dla nas chrześcijan w ciągu całego roku. I zapraszam Cię, żeby ten tydzień był dla nas tygodniem Pisma Świętego, czyli takim szczególnym ćwiczeniem, które będziemy mieli w tym tygodniu, jest lektura Pisma Świętego. I wiemy, jak to jest niesamowicie ważne w naszej wierze. To jest coś podstawowego. Poznawanie Biblii, czyli Słowa Bożego, danego nam przez Pana Boga, objawionego. Tutaj właśnie Pan Bóg mówi o sobie, mówi, jak bardzo nas kocha, mówi, jaki jest. I też prowadzi nas, chce nas prowadzić przez życie właśnie poprzez te słowa Pisma Świętego. I święty Hieronim, to jest taki święty, który żył na przełomie IV i V wieku, bardzo ważny święty w historii Kościoła, ponieważ on przetłumaczył Biblię z języka hebrajskiego i greckiego na łacinę, która wtedy była językiem powszechnym w Cesarstwie Rzymskim. On powiedział takie ważne słowa: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Czyli jeżeli chcemy poznawać Pana Boga, jeżeli chcemy poznawać coraz bardziej Pana Jezusa, chcemy Go znać, pokochać, naśladować, to musimy poznawać Pismo Święte. Po to ono jest nam dane. Jeżeli właśnie nie spędzamy czasu, nie czytamy Biblii, to wtedy nasza wiara się nie rozwija. Wtedy nie poznajemy Pana Boga. To jest właśnie taki szczególny dar dany nam przez Pana Boga, żebyśmy mogli Go coraz bardziej poznawać. Jest wiele sposobów, jak można czytać Pismo Święte. Może to być lektura taka po prostu, że bierzemy od początku Pismo Święte, czy wybieramy jakąś księgę i czytamy spokojnie tekst danej księgi, poznając ją właśnie rozdział po rozdziale. Może to być też lektura czytań danych nam przez Kościół na dany dzień. To jest też bardzo dobra forma poznawania Pisma Świętego, żeby wziąć te czytania, które mamy na każdy dzień dane nam właśnie w liturgii Kościoła. Jest taka aplikacja, która bardzo nam może pomóc w tym, żeby dobrze poznawać Pismo Święte w takiej atmosferze modlitwy. To jest Modlitwa w Drodze. Modlitwa w Drodze to jest aplikacja, która daje nam takie 10-minutowe refleksje na każdy dzień nagrania, w których jest fragment Ewangelii, są pytania do tego fragmentu, jest chwila z muzyką na indywidualną refleksję i modlitwę. Także to jest taka aplikacja, która właśnie pomaga w modlitwie ze Słowem Bożym. Bo to, co najważniejsze w lekturze Pisma Świętego, kiedy bierzemy do ręki Biblię, to żeby zawsze, czytając te słowa, żeby zawsze to była nasza modlitwa, czyli takie spotkanie z Panem Bogiem, otwartość na to, że do mnie mówi przez te słowa Pan Bóg, że ja mogę odnaleźć się w tych słowach Pisma Świętego, bo Pan Bóg chce mi coś konkretnie właśnie przez te różne historie biblijne i słowa tutaj zawarte, chce coś do mnie powiedzieć, do mnie przemówić. Że są różne formy czytania. Jeżeli ktoś jest ambitny, to może na przykład przeczytać całe Pismo Święte. Oczywiście to zajmuje trochę czasu. Można sobie wpisać w wyszukiwarkę internetową Biblia w rok i są strony, które podają właśnie fragmenty Pisma Świętego na każdy dzień. Czyli jeżeli ktoś chce przeczytać całą Biblię w rok, no to znajdzie tam podpowiedź fragmenty Pisma Świętego na każdy dzień. A na ten Wielki Tydzień zapraszam Cię do przeczytania kilku fragmentów. Możesz przeczytać wszystkie z tych, które zaproponuję, albo wybrane przez Ciebie fragmenty, bo są takie teksty, które bardzo pasują do tego czasu Wielkiego Tygodnia. I chcę Ci je zaproponować teraz, ponieważ jest to czas, kiedy wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, to ważne, żeby właśnie wziąć te teksty, które opowiadają o tych ostatnich chwilach życia Pana Jezusa. Może to być na przykład Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 22, 23, 24, które opisują ostatnie dni,
chwilę życia Pana Jezusa, Jego mękę, cierpienie, śmierć, ale też to, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu, jak Pan Jezus przychodził do uczniów. Innym pięknym fragmentem Ewangelii, który warto przeczytać w Wielkim Tygodniu, to jest mowa pożegnalna Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana, rozdziały od 13 do 17 tej Ewangelii. To są słowa, takie słowa testamentu Pana Jezusa skierowane do uczniów tuż przed swoją śmiercią, w czasie ostatniej wieczerzy. To są piękne słowa, które warto czytać tak na spokojnie, właśnie biorąc na modlitwę i tak wsłuchując się w to, co Pan Jezus mówił do uczniów i też mówi do nas, bo to są też słowa kierowane właśnie do każdego, każdej z nas. W tym Wielkim Tygodniu warto też przeczytać inny taki piękny tekst z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 15. To są trzy przypowieści. Przypowieść o zagubionej owcy, o zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym. One mówią o wielkiej miłości, miłosierdziu Pana Boga, że On o nikim nie zapomina, nikogo nigdy nie przekreśla, zawsze czeka na każdego i każdemu chce dać szczęście. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i wszyscy możemy do Niego zawsze wrócić, nawet jak gdzieś zbłądzimy, odejdziemy. Warto też przeczytać Kazanie na Górze, fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdziały 5, 6 i 7, czyli naukę Pana Jezusa skierowaną do Jego uczniów. Co to znaczy być uczniem Chrystusa? I wreszcie w czasie wielkanocnym warto przeczytać Księgę Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie mówią o tym, jak Duch Święty prowadzi wspólnotę Kościoła, wspólnotę pierwszych chrześcijan po zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Pana Jezusa. Jak Duch Święty jest obecny w Kościele, w naszej wspólnocie. I też możemy właśnie zobaczyć, jak On nas prowadzi jako wspólnotę. Nadal jest obecny w Kościele. Także to są fragmenty do wyboru na ten czas Wielkiego Tygodnia. To, co najważniejsze, żeby spędzić czas ze Słowem Bożym, żeby otworzyć się na to, co Pan Bóg mówi do Ciebie właśnie poprzez te słowa Pisma Świętego. Bo dzięki tej lekturze możemy Go bardziej poznać, bo On mówi o sobie, bo On daje się nam poznać, On się objawia. I też dzięki temu bardziej Go możemy pokochać i naśladować w codziennym życiu. Także zapraszam Cię do lektury Pisma Świętego w czasie tego Wielkiego Tygodnia i też w codzienności naszej, żeby zawsze był czas, chociaż parę minut w ciągu dnia, ale na tę lekturę Pisma Świętego. To nigdy nie jest czas stracony, bo coraz bardziej zbliżamy się do Pana Boga, coraz bardziej Go poznajemy, pogłębiamy naszą relację z Nim. Bardzo dziękuję za przeżycie tych wielkopostnych ćwiczeń duchowych JCE wspólnie i życzę pięknego Wielkiego Tygodnia, głęboko przeżytego. Życzę dobrych, spokojnych, radosnych świąt wielkanocnych i przede wszystkim doświadczenia bliskości, miłości Chrystusa Zmartwychwstałego. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże!